Chcesz zaproponować spotkanie swojemu ex, a być może jakiejś innej osobie, która Ci się podoba? W takich sytuacjach bardzo łatwo zacząć myśleć, że może, żeby nie odsłaniać za bardzo swoich intencji, warto użyć tutaj jakiegoś pretekstu. Na dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób zdecydowanie tego nie robić. Można mieć naprawdę dużo pretekstów do spotkań. Oddanie jakiejś rzeczy, która należy do tej osoby, albo odebranie swojej własności. Załatwienie jakiejś biznesowej sprawy, albo prośba o pomoc. I pewnie znalazłoby się jeszcze wiele innych powodów. Proponując spotkanie właśnie w taki sposób, może Ci się wydawać, że jesteś przebiegły i sprytny niczym wąż, który skusił Ewę. Tylko czy na pewno tak jest? Niestety część pretekstów do spotkań tylko pozornie ukrywa Twoje zainteresowanie, a w praktyce bardzo łatwo jest się domyślić, że gdybyś nie był zainteresowany, to na pewno nic podobnego byś nie proponował. Dotyczy to wszelkich spraw, które są przysługą przede wszystkim dla tamtej osoby. Na przykład jeśli to Ty masz czyjeś rzeczy i chcesz je oddać, albo to Ty przegrałeś zakład o to, że stawiasz kolację i chcesz go zrealizować. Podobnie działają wszystkie preteksty, które teoretycznie są w Twoim interesie, ale w praktyce ten interes jest tak niewielki, że gdyby Ci nie zależało na tej osobie, to na pewno byś w tej sprawie się nie odezwał. Na przykład proponujesz, że wpadniesz odebrać swój grzebień, który kosztuje 5 zł i w tym celu musisz jechać pół godziny przez miasto, albo chcesz odzyskać swoją brudną, rozdartą bieliznę, która i tak nadaje się wyłącznie do spalenia. To samo dotyczy pretekstów, które teoretycznie są w Twoim interesie i są stosunkowo istotne, ale gdybyś nie był zainteresowany, to na pewno byś się nie zgłosił do tej osoby z prośbą o pomoc, tylko na przykład samodzielnie sobie to wygooglował albo poprosił o to kogoś innego. Używając tego typu pretekstów i tak pokazujesz zainteresowanie, ale jednocześnie możesz demonstrować brak pewności siebie. To może nieść ze sobą komunikat w stylu: prawdopodobnie normalnie nie będziesz chciał się ze mną spotkać, więc może chociaż wpadnę odebrać moje kalesony. Co więcej, nawet jeśli pretekst jest naprawdę dobry, ale jesteś pewny, że ta osoba nie chciałaby się z Tobą zobaczyć bez tego pretekstu, to trzeba poważnie się zastanowić, czy warto go używać. Bo najprawdopodobniej to spotkanie i tak nic Ci nie da, więc nie ma to większego sensu. W takiej sytuacji lepiej taki dobry pretekst użyć tylko i wyłącznie do tego, żeby pokazać brak zainteresowania. Na przykład możesz stać się zdecydowanie większym wyzwaniem dla swojego ex, który myśli, że cały czas chcesz do niego wrócić i walczyć o niego, jeśli zamiast planować randkę marzeń przy okazji odebrania swoich ostatnich rzeczy, zabierzesz je z jego mieszkania w ciągu kilku minut i nie dasz się nawet zaprosić na herbatę. Ale za to z pełną życzliwością i spokojem przeprosisz, że tym razem nie zostaniesz. Marnując z premedytacją okazję, którą zdecydowanie próbowałaby wykorzystać osoba, której ciągle mocno zależy, pokazujesz, że już Ci nie zależy. I to na dłuższą metę może przynieść Ci zdecydowanie więcej korzyści niż wymuszone spotkanie, którego tamta osoba i tak nie chce. A jeśli być może sam się zastanawiasz, czy warto, czy nie warto w ogóle myśleć o swoim ex, to zachęcam Cię do rozwiązania zupełnie bezpłatnego testu, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Jeśli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście też zachęcam do subskrybowania tego kanału. I to wszystko na teraz. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Robert Marchew.